Po cholerę ja założyłem kask, jeszcze mam trochę roboty do zrobienia. Sprzęty stoją, zobaczcie co tu się dzieje. Siemaneczko, w końcu udało mi się strój zakupić na Crossa, no i muszę wam ładnie ograć, pokazać. Tylko jeszcze mi brakują dwie rzeczy, ale spokojnie. Nie od razu Kraków zbudowano, jak dobrze wiemy, to nie pomalutku będziemy się uzbrajać, ale wam pokażę teraz konkrety, jakie już zakupiłem. Jak widzicie, jakiś tam sprzęt już jest i no teraz się tylko ubrać, no i go zaprezentować, jak wygląda na mnie. Nie wiem jaka to jest kolejność, ale tak, jeśli chodzi o buty, to firma to jest, poczekajcie, bo zakupiłem na Lego, to mi Maciek doradził, właśnie koleżka, sąsiad, firma Forma, no ponoć są dobre, nie są złe, no wiadomo, lepsze były jeszcze droższe, tak, ale takie jak na, wiecie, moje amatorskie jeżdżenie raz na ruski rok, to spokojnie wystarczy, wiadomo, bo ja z początku, wiecie co, olewałem buty, mówię, buty, po co mi buty, kurde, ale jak się jeździ po tych wertepach, jak raz mi noga uciekła, no to wtedy mówię, o, dobra, już wiem po co są buty, czy o kamień, czy o jakąś skarę, można sobie szybko naprawdę załatwić nogę, dlatego buty to jest podstawa, tak samo jak kask. Do tego takie ochraniacze na kolana sobie zakupiłem. Wierzcie, że ten sprzęt nie był tam wcale taki tani. Za wszystko zapłaciłem coś około 2,5 tysiąca złotych. Około 2,5 tysiąca złotych wydałem i jeszcze dwie rzeczy potrzebuję. Czyli spodnie, takie typowo krosowe, jak również tą bluzkę, czegoś to się nazywało. Raz miałem na sobie, bo oczywiście na Instagramie trzeba było się pochwalić, no nie? Powiem wam, że myślałem, że to będzie taki mega sztywny, no ale nie, całkiem jest spoko. Nie jest źle. Teraz założymy kapotkę, bo z tego co wiem, to też jest bardzo ważna rzecz. A z początku ktoś mi napisał, zbroja, no jak zbroja na Crossa, zbroje jakieś. Teraz wiem po co to wszystko, wystarczy, że przejechałem za dwa razy i już doświadczyłem, po co mi to wszystko potrzebne. Słuchajcie, ogólnie dzisiaj wyczynował, nie pojeżdżę sobie, ponieważ jak wiecie, siłowałem się na rękę z chłopakiem, gdzieś miałem, nie dość, że te bicepsy wiedziałem, że miałem, że mam kontuzjowane i tak dalej, bo wcześniej miałem pod MMA, jak ćwiczyłem systematycznie, to tutaj ponadrywałem i później mega uważałem, ale oczywiście, no jak Krzychu mnie zaproponował, on tam już pół roku to trenuje, dawaj, ja na ślinę na rękę się spróbujemy. Mówię, kurczę, nie chcę, bo jestem kontuzjowany, no ale właśnie muszę się tego nauczyć, odmawiać, sorry, nie mam kontuzji i tak dalej. Ale oczywiście Krzychu mi powiedział, że będzie lekko, no i niby było lekko, jak widzicie. No i co teraz mam? Bicepsy mam pozrywane, kurde, dzisiaj się budziłem w nocy, bo tak mnie rwały, że masakra. Dobra, tak właśnie, zobaczcie, wygląda ta zbroja. Oczywiście, żeby nie było, to kask też kupiłem już typowo crossowy. To się jakoś tak zapinało. Nie, to już żona za bardzo nie pomogła. O, zobaczcie, widzicie? I no tylko spodnie nadziać, koszuleczka, tak jest przód. Bicki widać? Bicy tam widać jeszcze, nie, że jest. Pozrywane, ale są, czyli nie zerwane, tylko ponadrywane są. Tak to z tyłu wygląda. Chyba z porządeczku, tak? Wyzy tylko poprawić. Cześć pala! To też fajnie wygląda. Patrz, jukejkę sobie patrz, puści na dół, jukejuszka jest, jest, wszystko jest. Dobrze wygląda, dobrze wygląda. Uwaga, tata teraz będzie złodziejaszkiem. Będę fajnym złodziejaszkiem. Kominiareczka jest, kask też tutaj mam. Tak wiem, że tu się trzyma za te uszki i się zakłada. Dobra. Kurde, co mi, głowa urosła? Głowa mi urosła? Ej, on był luźniejszy, kurde, i łeb mi już przez dwa tygodnie. Bo dwa tygodnie mi nie zakładałem. O! Dobra. Nie, nie będę zakładał. O, takie gogle, wiesz? O! Dobra, kask siedzi, jest pełna kulturka. Teraz jak typowy krosowy wyglądam, co? Już nie ma lipy. No, fajnie? Fajnie to wygląda? Zobaczcie, hej, jest pełna kulturka. Dobra, idziemy teraz po motor. Odpalimy Yamahę i zobaczymy jak to w ogóle dzieje się. No Hondę odpalimy, Hondę. A to się idzie ograć filmik i zaraz przyjadę. Dobra, jeszcze się przejadę, okej? Okay? To buźka, pa, do zobaczenia, za chwilę będę. Pa, spa stary. I takie pytanko, po cholerę ja założyłem kask, jeszcze mam trochę roboty do zrobienia. Ale widzicie, już jest pełna kulturka, co? Jest kask, jest wszystko. Sprzęty stoją, zobaczcie co tu się dzieje. Tu dopiero są sprzęty, kuźwa mać! Sprzęcior jest, 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 sprzęcior! Dobra, jest pełna kultura. Zobaczymy, czy odpalisz go. Tydzień czasu nie odpalałem? Tydzień, no tydzień czasu, dobra, zobaczymy, czy odpali.
zasilanie włączone. Zabiorę was na przejażdżkę krótką. Oczywiście będę sobie rekreacyjnie jechał, ale po prostej drodze przyspieszę. Zobaczycie, co się dzieje powyżej 7000 obrotów. Po prostu jakbym miała turbo kuźwa albo nitro. Naprawdę idzie fajnie. Zobaczymy reakcję właśnie Patryka, bo ja powiem szczerze, że naprawdę na fajnie jeździ, no wiadomo. I od dołu nie łapie, trzeba na obrotach trzymać, ale jak widzieliście, powyżej 7000 ona naprawdę się fajnie zbiera. Tu bujnam się troszeczkę po lasach, no tylko kamerka mi się zdupczyła, bo mi upadła i dalsza część na nagrania po lasach nie było widać, a tam troszeczkę, kurde, szedłem, no nie. Tam chłopaki często jeżdżą tymi krosami, tam jest ścieżka wyrobiona bardziej przez te właśnie ojazdy. Bo to ogólnie jest kilka chłopaków, którzy się śmigają. Jak tylko mi łapy wyzdrowieją, no to będę chciał do nich dołączyć. No ja na razie tak sobie jeżdżę tylko rekreacyjnie. No dzisiaj tak się przyjadę, się rekreacyjnie, trochę sprzęta odmulę. Ale widzicie, zobaczymy Patryka reakcję jak wróci. On waży 100, chyba 5 kilo z tego co wiem. Chyba tam wczoraj mówił, że 105 waży, no. Tak, chłopoczyna jedzie, zaraz niech zda recenzję. Kuźwa, no. Bo tam kilka osób pisało, nie, gdzie jest Słowacka piątka, za duże ta Słowacka piątkę, no nie, no zobaczymy, Patryk większy ode mnie, cięższy ode mnie, ważę teraz, no w tym ubraniu może za stówkę będę ważył, no za stówkę będę ważył, Patryk 105, zobaczymy. Kuźwo, wesołek on jest. No chłopa już prawie 20 minut nie ma, no dać motor, zabawkę dzieciakowi, no nie? Aparat jedzie, ale już jedzie, po 20 minutach już jedzie, no. Fajnie, fajnie. To trzeba mieć to, ręce pół do obowolu. Dobra, ręce. Skaj. I fajnie dawaj, Patryk, jedzie. Recenzję, jak oceniasz? Spoko? Spoko się jeździ, muszę... A po polu ręce bolą? Bolą, chuj. Tak? No kurde, tam jest bardzo wąsko, wiesz, są no. Takie wywozy. Nie chciałem zapierdalać, bo jak wyrwę, jakbym się wyjebał, to nieciekawie by było. No. Ale tak to jak, na 105? Fajnie, od 7000 idzie, nie? Od 7000 rwie, co? No. Tak dopiero to... od 7, tak. Tak to taki troszeczkę jest przymulony, ale od 7 jest tak jakby turbina się włączyła, no nie? Fajnie, no. I co mówisz, tak to nie jest złe jak na 105, no nie? No fajnie można powiedzieć. Można już pobawić się troszeczkę. Kurde, jak się rozpadziłem 70 po polu, to mnie kurwa zwalniam. Jechałeś? 7 dych tam, no, na górce. No. Po wąskiej droga 7 dyszek, no. I zobacz, ty jesteś cięższy ode mnie, no nie? I zobacz, ciebie też ładnie udźwigła, no nie? No. Spoko, tak to, żeby jest leciutki, to naprawdę to pójdzie, kurde. Jak sobie skopię, to jest Honda CRM. I powiem, te CRM-ki... 250 byłaby fajniejsza. No 250, wiadomo, no nie? Bo to zrobię lepszą robotę. Ciągnie od 7000, tak to od, wiesz, tak. Od zera, no nie? No, 4 ty ciągnie od zera. No i co jeszcze mam powiedzieć, kuźwa, że ten... Kolega ma 125, ale w 4 SUV-ie, no nie? Bo 125 w 4 SUV-ie wcale nie jedzie, no nie? To lepiej, żeby nikt nie kupował, bo to jest lepiej unikać. No to już nie chodzi, fajnie to, wiesz? No, jest... O kurde, trzeba się wczuć, powiem ci, bo to... Trzeba się wczuć, no. Nie? Jeszcze motorkiem sobie przyjechałem do sklepu, bo żona krzyczała, obiad, 14 już jest, mówię, kuźwa mać. Ale się zagadałem, zajeździłem, dobra. Kupiony jogurcik, bo brakowało nam do obiadu. I co, śmigamy do domu, jemy, no nie? Obiadek i dalszy dzień spędzamy z rodzinką, takie są jajca. Zawsze pozytywnie do przodu, pamiętajcie o tym. Jedynie mam dobry fryz, ale słuchajcie, co jest najlepsze? Że wjechałem do garażu, zaczął deszcz padać, rozumiecie, to teraz dopiero leje. Ja pierdziel, ale mam farta, co? Tak jak jechałem, delikatnie coś tam kropło, ale nie było źle.
No i zobaczcie, przyjechałem i mamy ulewę. No cóż, taki mamy klimat w Polsce. Taki mi się podobał, łapkę w górę, subskrybujcie kanał na bieżąco i widzimy się, moi drodzy, w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!